To jest miejsce, gdzie doświadczasz czegoś, czego mogłeś w życiu nie czuć. I to jest okej, ponieważ daje tobie chwilę, daje tobie te 10-15 minut na to, abyś mógł poczuć, po prostu poczuć siebie, z czym przychodzisz, czego chciałbyś się pozbyć, co ciebie uwiera, z czym masz problem. I jest to taki twój czas na zaglądnięcie naprawdę głęboko w twoje serce. Uważam, że ludzi na świecie złych nie ma. Ja to powtarzam bardzo często. Ale są ludzie i bywają ludzie bardzo pogubieni i dlatego należy im pomóc. Osoby, które przychodzą, są to osoby, które naprawdę potrzebują pomocy. Dla nich ten problem jest najważniejszy. Obojętnie, czy jest to coś energetycznego, co do nas przyszło, czy są to jakieś bóle w ciele, czy przykładowo są to schorzenia, a może problem, który nie możesz rozwiązać już od lat, bo tak jest też bardzo często, że ludzie męczą się z problemem, próbują go gdzieś odłożyć, zamieść pod dywan, nie wspominać tego, ale on i tak wraca. Ja wam tyle razy mówię i powtarzam i będę to powtarzała bardzo często, że nie uciekniemy przed sobą, nie ma takiej możliwości. Znam parę osób, które wyjechało w cudzysłowie na koniec świata, żeby pozbyć się wszystkiego, zacząć od nowa, jakby chcą zmienić życie, żeby tego już nie pamiętać. Czy to się udaje? Nie. Nigdy się nie uda, dlatego że niestety nasz cień idzie z nami. I wyciągnięcie z siebie emocji, popatrzenie na to, przyglądnięcie się temu, zaufanie sobie i wybaczenie, to jest bardzo ważne. To jest pierwszy proces do zdrowienia. Pamiętajmy też o tym, że wszystkie nasze zdarzenia do tego miejsca, do tego naszego wieku, w którym jesteśmy, to co przeżyliśmy w domu, to co przeżyliśmy w związkach różnych, w rodzinach, to ma wielkie znaczenie, dlatego że wszelkie emocje zapisują nam się w ciele, w pamięci komórkowej i bardzo często jest tak, że zachowujemy się w podobnej sytuacji bardzo podobnie, jak byliśmy dziećmi lub bardzo podobnie, kiedy byliśmy ludźmi już przykładowo nastolatkami czy osobami dorosłymi, ale pamiętamy to. Dlaczego tak jest? Dlatego, że przykładowo nie robiliśmy czegoś 10 lat, nagle pojawia się sytuacja bardzo podobna sprzed tych 10 lat. I my jak się zachowamy? Bardzo podobnie. Dlaczego? Dlatego, że w pamięci komórkowej jest zapis, co się wtedy wydarzyło, jakie emocje były, jak my zareagowaliśmy, nie oczyściliśmy tego, bo nikt nam tego nie powiedział, że powinniśmy to zrobić. Nikt nas tego nie uczy, nie daje nam wiedzy takiej, żebyśmy mogli po prostu sobie poradzić. I wtedy właśnie przychodzi taki moment, gdzie zachowujemy się bardzo podobnie. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zmienić. Zmienić programy, zmienić zapisy. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby móc popracować ze sobą, ze swoim sercem, poczuć te swoje serce, poczuć to swoje pole, wejść w nie, poczujesz puls serca, powiesz i dowiesz się przede wszystkim, może nawet już wiesz, ale poczujesz siebie. To jest bardzo ważne. Poczuć siebie, kim ja jestem, co ja chcę w życiu osiągnąć, co chcę jeszcze zrobić dla siebie. Bo pamiętajmy też, że z pustej szklanki nie nalejemy napoju. Nie ma takiej możliwości. Jeśli mamy w sobie dużo miłości, jeśli mamy w sobie dobroć dla innych ludzi, a przede wszystkim dla siebie, to wtedy możemy robić bardzo wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy, dobre rzeczy, z miłości, ze zrozumienia, z dobroci, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, bo to jest nasze, bo my tym jesteśmy, a jak jesteś tym dobrem, jesteś tą miłością, to możesz obdarowywać wszystkich na zewnątrz, bo masz tego bardzo dużo, bo masz tego wiele i możesz się tym dzielić. I ja tobie życzę, żeby te twoje serducho było w tak wielkiej miłości, w tak wielkim dobrze, że możesz spokojnie podzielić się z ludźmi, którzy tego potrzebują. Cóż mogę więcej powiedzieć?
Zapraszam Was serdecznie. Jeśli jesteś gotów, jeśli chcesz dotknąć swojego serca, bardziej się z nim połączyć i dotknąć tego niewidzianego, bo dla niektórych ludzi jest to niewidzialne, to po prostu przyjdź lub zadzwoń. I tego Tobie życzę.